witam, Prokam Garden, Małgorzata Hamulczuk, region południowy wschód, a dokładnie Starorzecze Bugu. Towarzyszy nam dzisiaj bylina wodna, jaką jest grążel żółty. Jest to roślina bardzo pożyteczna, ponieważ jej podwodne liście, które występują tam poniżej linii wody, doskonale napowietrzają zbiorniki wodne. Tutaj występuje ona naturalnie, ale z powodzeniem wykorzystywana jest do ozdoby oczek wodnych i stawów. Grążel żółty jest rośliną niestety trującą, ale z powodzeniem wykorzystywany w lecznictwie i homeopatii. I co ważniejsze, co się rzadko zdarza, jako roślina wodna, jest również rośliną miododajną. Ten grążel występujący tutaj w naturze jest niestety bardzo mocno porażony przez szkodnika, jakim jest szarynka grzybieniówka. Szarynka grzybieniówka jest spokrewniona z aktualnie żerującą naszą pospolitą stonką ziemniaczaną. Aktualnie tutaj na tych liściach bardzo dobrze widać żerowanie tego szkodnika. Wydrążone są żery, wydrążone są tunele. Liście niestety w bardzo dużym stopniu są porażone. Grążel żółty niestety wytwarza bardzo dużo biomasy, ale i z tym można sobie łatwo poradzić. Wystarczy zastosować naturalny biopreparat firmy Biogen, Remediant, który skutecznie niweluje efekty rozkładu biomasy, sprawia, że możemy się cieszyć w naszym oczku wodnym czy w stawie czystą i przejrzystą wodą. Ponadto zawiera probiotyki, które powodują, że organizmy wodne występujące w naszym oczku czy też stawie są zdrowsze. Dziękuję i pozdrawiam.